Droga Michał Świderski i Majadera. Dzisiaj powiemy, no zaczniemy od trudnych sytuacji, prawda, kiedy opowiesz o swoim dzieciństwie, o tym, co się działo, przemoc w domu, no rzeczy, których nie chcemy, żeby ktokolwiek przeżywał, ale też pokażemy, jak Bóg Cię wyprowadził z tego, jak Bóg Cię uzdrowił, pozwolił założyć rodzinę piękną. Byliśmy w niedzielę razem w górach, jak nasze dzieci szalały po górach. No, to jest coś pięknego. Pokażemy po prostu, że nawet trudne doświadczenia w dzieciństwie, które nie powinny się były wydarzyć, ale się wydarzyły, z pomocą Bożą można pokonać i zbudować piękne, normalne życie. I to, o tym dzisiaj będziemy chcieli powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz. Ksiądz Adam ostatnio mówił w tym miejscu nauczanie. Bardzo fajnie, że powiedział. Pewnie jeszcze wiele rzeczy trzeba dopowiedzieć i wyjaśnić, ale jedno jest pewne. Niektórzy pisali na YouTubie i też takie były głosy, że boicie się, że przestaniemy zupełnie właśnie się angażować. Nie przestaniemy. Dalej będziemy nagrywali dotyki Boga, dalej będziemy Wam posługiwali na wieczorach uzdrowienia czy weekendach. Natomiast chodziło w tym nauczaniu głównie o to, żeby pokazać pewne akcenty, pewne proporcje, tak, że my nie jesteśmy taką wspólnotą. Są takie wspólnoty czy osoby, które jeżdżą po całym kraju albo po całym świecie i usługują. My inaczej rozpoznajemy po prostu nasz charyzmat. My widzimy, że mamy budować dom właśnie, gdzie takie osoby jak Maja czy jak inne osoby, które tutaj były, doświadczają uzdrowienia, stanięcia na nogi i później budują piękne rodziny i też można powiedzieć posługują innym ludziom. Także po prostu tak my funkcjonujemy i to chcemy Wam jako dar też przekazać. Teraz krótko kilka ogłoszeń. No właśnie, mówiłem, że nie przestaniemy działać, więc działamy dalej. 10-11 czerwca weekend uzdrowienia, z czego 10, czyli piątek, głównie dla gości, wieczór uzdrowienia. Natomiast 11 czerwca to jest Dzień Jedności. Wszystko w Kościele Świętego Bartłomieja. Więcej na naszej stronie snegliwice.org. Dalej zapraszam jeszcze na dwa kursy. Bardzo ważne dla nas, kiedy mówimy o formacji. Od 30 czerwca do 10 lipca kurs Paweł w Olsztynie koło Częstochowy. To jest kurs, w czasie którego uczymy mówić, czy bardziej uczymy głosić Jezusa. Nie moralizować osoby, które spotykamy, tylko głosić żywego Jezusa, to co On uczynił dla każdego z nas, Jego miłość, Jego zbawienie, tak żeby człowiek mógł to przyjąć, przemienić swoje życie i wszystkie postawy moralne przyjdą właśnie w tym procesie, można powiedzieć. Bardzo ważny kurs Paweł od 30 czerwca do 10 lipca. Dalej, w tym samym miejscu, w Olsztynie koło Częstochowy, od 1 do 3 lipca kurs Kana, to jest kurs przedmałżeński, który przygotowuje narzeczonych do budowania pięknego małżeństwa, pięknej rodziny na mocnym fundamencie. Nie tylko na fundamencie jakiegoś uczucia, prawda? Nawet najpiękniejszego, ale na Bożym fundamencie. Na Bożym fundamencie. I ta budowla będzie trwała. Czyli te trzy rzeczy chcemy Wam zaproponować. Wieczór i weekend uzdrowienia, kurs Paweł i kurs Kana Galilejska od 1 do 3 lipca. I tak króciutko pomodliliśmy się jeszcze chwilkę przed tym programem i wierzę, że Bóg chce uzdrawiać co najmniej kilka osób. Mamy tutaj chyba 7 takich słów poznania. Oczywiście to nie oznacza, że Bóg innych osób nie chce uzdrawiać, ale wierzymy, że szczególnie Bóg chce uzdrawiać osobę, która ma skręcenie kręgów szyjnych. Ja zobaczyłem osobę, która jakby nadwyrężyła, nie wiem na ile to jest mocne nadwyrężenie, ale że przez przekręcenie głowy naruszone są kręgi szyjne główne i że Bóg chce to uzdrawiać. Dalej zobaczyłem osobę, która jest tak słaba i ma zaburzenia równowagi, że jak się jej nie prowadzi, to ona upada. I wierzę, że Bóg chce uzdrawiać zarówno to poczucie braku równowagi, jak i ten brak siły, tak żeby znowu ta osoba, myślę, że to jest kobieta starsza, żebyś mogła chodzić
sama, że to jest dla Ciebie upokarzające, że cały czas ktoś musi Ci pomagać i kłopotliwe bardzo, Bóg chce sprawić, żebyś mogła znowu sama chodzić i sama się jakby troszczyć o siebie. Też takie słowo akurat Rafał miał, że jest osoba, która ma nadciśnienie i krwotoki wewnętrzne często, Bóg chce to zabierać. Osoba z rakiem prostaty i też oczywiście Bóg chce tego, tego raka usuwać. Osobę z prawą kostką, jakieś problemy z prawą kostką Bóg chce zabierać. Też Bóg chce uzdolnić rodzica do przebaczenia dzieciom dzisiaj. I też Maja miała takie słowo, też, że Bóg chce dzisiaj uzdrawiać jajniki u kobiet. Także zobaczcie, no wierzymy, że Bóg jest po prostu dobry i od samego początku chce zbudować w nas wiarę, chce nas popchnąć, można powiedzieć, w swoje ramiona. No, przez właśnie te słowa w swoje ramiona, żebyś mógł przyjąć i doświadczyć uzdrowienia. Może jeszcze króciutko ze dwa świadectwa. Powiem się nazwę jakieś tam w internetu. Przeczytamy. Monika do nas napisała. Właśnie wysłuchałam nauczania i uleczony nadgarstek to moja ręka, czyli było takie słowo poznania. Bolał przy opieraniu się. Już jako nastolatka nie mogłem robić mostka, nie opierać się na dłoniach. Chwała Panu. Czyli to wiele lat trwało. Chwała Panu. Bóg uzdrowił Monice nadgarstek. Tutaj Kasia do nas napisała właśnie o tym, że ostatnio ksiądz Adaś mówił o tym, że budujemy wiarę w dotyku Boga, ale możemy przyjąć uzdrowienie, gdzie chcemy. I Kasia napisała właśnie, że dzięki dotykowi Boga otworzyłam się w końcu na łaskę uzdrowienia. W tą niedzielę w naszej parafii odbyła się msza z modlitwą uzdrowienia. Gdy ksiądz poprosił, aby wstać i położyć rękę na chore miejsce, bez namysłu położyłam dłoń na swoim karku. Sama byłam zaskoczona, że wybrałam właśnie to miejsce. Tutaj dosyć jest długie doświadczenie, ja jest krótce. W każdym razie Kasia później pisze, że zaczęło delikatne ciepło muskać moje ciało, tak że w końcu poczułam, że poczułam się cała przez nie ogarnięta. Od karku rozszedł się prąd po całym moim ciele, to oczywiście moc Ducha Świętego. Zabrałam rękę z chorego miejsca. Uczucie ulgi, lekkości, jakie mi towarzyszyło, wprost mi oszałamiało. Zaczęłam kręcić głową na wszystkie strony. Guzek, który był wynikiem przesunięcia kręgu, po prostu znikł. Czyli był guzek jakiś na kręgu i po prostu znikł. Później jeszcze tu jest opisane wszystko, jak sprawdzali z mężem i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę to znikło i chwała Panu. Czyli zobaczcie, czyli Kasia oglądała nasze programy, nasze świadectwa. Jej wiara została zbudowana. Była nam przy modlitwą uzdrowienie. Ciach. Jest uzdrowiona i pięknie. Może jeszcze jedno świadectwo przeczytam, bo to akurat Maja miała to słowa a propos jajników. I tutaj mamy też właśnie Jolanta napisała dwa dni temu do nas takie piękne świadectwo. Ilekroć przychodziłam przed kościołem, zawsze mówiłam: Panie, Tyś taki wielki, a ja taka malutka. W swojej wierze zawsze modliłam się swoimi słowami. Miałam dwa duże torbiele na jajnikach. Już lekarz mnie do szpitala wysyłał, gdy stała się rzecz niebywała w świecie lekarskim. Urodziłam torbiele. Lekarz był tak zły, jak opowiadałam mu historię, w jaki sposób je wydaliłam, że natychmiast wysłał mnie na USG. Oczywiście lekarz nic nie znalazł. Gdy wróciłam, lekarz był wściekły za to, że ja miałam rację. Chwała Panu. Akurat to oczywiście niezłośliwie robimy przeciwko lekarzowi, tylko chodzi o to, że Bóg tak po prostu zrobił. No właśnie, czyli Bóg uzdrawia nas fizycznie, a dzisiaj chcę pokazać, że Bóg potrafi uzdrawiać też emocjonalnie, że Bóg potrafi bardzo trudną historię życia wyprowadzić na prostą. Powiedz, Maja. Maja się sama w ogóle do nas zgłosiła, że chce powiedzieć to świadectwo. Poczułaś tak, że już czas. Modliłam się wstawienniczo za pewną dziewczyną i zdałam sobie sprawę, że przeżywa podobne rzeczy, które ja przeżywałam jako nastolatka. W ogóle często jak modlimy się też z mężem wstawienniczo, to widzimy, że naprawdę bardzo wiele osób miało trudne dzieciństwo i jeszcze nie do końca się z tym uporali. I czułam takie przynaglenie, wierzę, że od Ducha Świętego, że powinnam trochę więcej powiedzieć o tym, co ja przeżyłam, jak wyszłam z samego dna. Jak Bóg przemienił całe moje życie, także jestem tutaj. Ja muszę też przyznać, że Maja najpierw napisała w mailu część tego świadectwa i no spotykamy się we wspólnocie, modlimy się, nasze dzieci się spotykają też razem, chodzą razem na gimnastykę i tak dalej.
Właściwie 9 lat. Prawda? I jak przeczytałem pierwsze zdania, to co napisałeś, to po prostu mnie zatkało. Nie? Ja nigdy nie miałem świadomości. Ja wiedziałem, że pewne rzeczy się działy, ale że aż tak to nie wiedziałem. To powiedz proszę właśnie, jak z czego Bóg Cię wyprowadził i później powiemy sobie, gdzie jesteś dzisiaj i spróbujmy może takie kroki praktyczne. Co się stało? Raz, dwa, trzy, cztery, że jesteś tu, gdzie jesteś. Myślę, od czego zacząć. No, wychowywałam się w rodzinie, tak to się teraz mówi, patologicznej, przy czym moi rodzice byli wykształceni, cała nasza rodzina była wykształcona, nawet jak na tamte czasy, 30 lat temu, dosyć majętna. I ja po prostu obserwowałam od dziecka, jak moja rodzina traci wszystko, traci rodzinę, relacje, pieniądze, całe naprawdę majątki przez alkohol, któremu nie potrafili się jakoś oprzeć. Widziałam, jak alkohol bardzo zmienia psychikę, zachowanie. Moi rodzice byli bardzo, bardzo brutalni, nie tylko ojciec. Zazwyczaj tak jest, że ojciec jest tym bardziej brutalnym, natomiast moja mama niestety też. Widziałam, że alkohol wyzwalał takie naprawdę straszne zachowanie. Nawet się zastanawiam, czy to nie było coś w rodzaju opętania. Ponieważ bicie, jakiego doświadczyłam, to po prostu było maltretowanie, to było coś koszmarnego. Teraz takie rzeczy można w jakimś filmie obejrzeć, w jaki sposób mój ojciec się nad nami znęcał. Bo rodzeństwo masz. Tak, mam brata. Niestety nie jest jeszcze nawrócony, natomiast bardzo się za niego modlę, dbam o relacje z nim i wierzę, że po prostu będzie dobrze, że coraz lepiej się razem trzymamy. Mam brata 5 lat młodszego. No i właściwie myśmy byli od dziecka tak pozostawieni sobie. To było tak, że no nie tylko byliśmy naprawdę strasznie bici. Po prostu właściwie nigdy chyba nie dostałam klapsa. Wszystko, czego się uczyłam, takie podstawowe rzeczy jak zawiązywanie butów, nie wiem, ułamki w szkole, wszystko kończyło się tym, że byłam potwornie bita pięścią zazwyczaj w twarz, także jak siedziałam na krześle, to aż po prostu spadałam razem z krzesłem. Nos miałam chyba też złamany, zawsze pamiętam, że bardzo krwawiłam. Mój ojciec miał takie bardzo, nie wiem, mam wrażenie, że on przyjemność wyciągał po prostu z tego brutalnego traktowania. Czasami mi kazał przed sobą klękać i wtedy próbował mnie kopnąć. Ja zawsze jakoś tam się przesuwałam, więc trochę mi się udało. No to był jakiś koszmar. To po prostu jeden dzień był gorszy od drugiego. Kiedyś ojciec rzucił mnie, wyszłam z wanny, byłam goła, byłam 8-letnią dziewczynką. Popchnął mnie i wpadłam na taki grzejnik elektryczny, który był włączony, więc potwornie mnie to parzyło, a mój ojciec mnie przytrzymywał nogą. Więc ja go po prostu błagałam, łapałam go za nogi, próbowałam się wyswobodzić, ale on mnie coraz mocniej przytrzymywał, mnie to po prostu paliło, miałam całą skórę przypieczoną. I z tego można powiedzieć, uratowała mnie mama, ponieważ tak głośno krzyczałam, że ją obudziłam. Ona była wtedy pijana. I podniosła mnie i zaczęła mnie po tym poparzonym potwornie ciele jeszcze mocniej bić. Więc no takie było moje dzieciństwo, to był po prostu koszmar. Myśmy oboje z bratem po prostu walczyli o życie. Nie mieliśmy jakiejś takiej dobrej, braterskiej relacji, dlatego że każdy z nas chciał po prostu przeżyć. Nie myśleliśmy jeden o drugim, myśmy myśleli sami, żeby mieć jedzenie, żeby przeżyć, żeby uciec przed rodzicami. Bo rodzice nie zastanawiali się, czy my mamy co jeść. Właściwie wszystkie pieniądze, które czy to zarobili, czy dostali od rodziny, były wydawane na alkohol. Gdzieś tam się z nami szwendali, po prostu nieraz nocami, po drodze gdzieś się bili albo leżeli w krzakach, a ja musiałam sama albo ich dobudzić, albo po prostu, no nie mogłam sama pójść do domu. Żyłam w ciągłym strachu, miałam po prostu zero poczucia bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że to taka ogromna naprawdę łaska, że ja w tym wszystkim wierzyłam w Boga, ufałam Mu. Cały czas się do Niego uciekałam. Wiedziałam, że kiedyś przyjdzie ratunek, że kiedyś będę wolna, że to wszystko zniknie. No w tamtym czasie nawet modliłam się o śmierć rodziców, bo po prostu
tylko w tym widziałam jakieś wyzwolenie. To, że znęcali się fizycznie właściwie, no to nie było wszystko, bo też niestety psychicznie nigdy nie czułam się akceptowana. Zawsze bardzo mnie krytykowali i często obwiniali o różne rzeczy. Moja mama na przykład kiedyś leżała zakrwawiona, miała cały nos rozwalony i powiedziała, że ojciec bił ją przeze mnie. Ja miałam wtedy 7 lat. Powiedziała, że jest z nim dlatego, że była w ciąży. Więc że jest to moja wina, że ja jestem winna temu, że oni piją, że są razem, że ten cały koszmar to jest moja wina. No ja się starałam jak mogłam, ale no, ani się nie potrafiłam uczyć, ani po prostu normalnie żyć. Dzieci w szkole się ze mnie śmiały, przychodziłam pobita, wtedy jakby nikt nie reagował na to, że dziecko jest pobite. Ja niejednokrotnie biegłam boso na policję i mówili, że mam iść do domu, bo to jest sprawa rodzinna. No oprócz tego fizycznego znęcania się, zawsze wiedziałam, że nie jestem akceptowana w ogóle przez moją mamę. Mówiła mi, że jestem brzydka, głupia, że moja mama była bardzo piękną kobietą, więc często powtarzała, że ja w ogóle, że to nie są jej geny, że nie uczyłam tej urody po niej. Ja z tych nerwów wtedy bardzo obgryzałam paznokcie aż do krwi i moja mama brała mi rękę i mówiła, zobacz sama, są tak ohydne, że żaden mężczyzna nigdy nie dotknie tej ręki. Więc ja przez wiele lat, już ja byłam nastolatką, już jak nie mieszkałam z rodzicami, wciąż się czułam właśnie brzydka, ohydna i taka nic nie warta. To jest niesamowite, że można czegoś takiego doświadczyć, prawda? To się generalnie nie mieści w głowie, ale na pewno niestety wiem, że wiele osób po części doświadcza takich rzeczy jak ty. Najgorsze jest to, że to jest tak nazwane, to jest patologia, więc niech oni sobie z tym sami radzą, a no te dzieci są pozostawione same sobie. Wszyscy umywają ręce, to potem przechodzi przez pokolenia, tak? A właśnie, najgorsze jest to, że bardzo często gdzieś tam czytałam, czy to w gazecie, czy słyszałam takie teorie, że ktoś, kto się urodził w patologii, jest patologią, więc ja zawsze się czułam jakaś taka inna i gorsza, odrzucona w ogóle, nie wiem, można powiedzieć przez społeczeństwo. Nawet jak już wyszłam z bagna, bo później rodzice się rozstali i trafiłam do rodziny zastępczej, do mojej cioci, która jest no, wspaniałą osobą i naprawdę bardzo wiele na siebie wzięła. Nadal jednak to było we mnie, tak? Ja się czułam cały czas właśnie tą taką gorszą, kimś w ogóle gorszym w społeczeństwie. Cały czas myślałam, że słyszałam nad sobą taki głos, że mam złe geny, że to jest we mnie, że nic tego nie zmieni. Czy mogę czytać książki, mogę mieć innych znajomych, mogę się starać, ale ja jestem patologią. To jest we mnie i koniec, takie jest moje pochodzenie. I co mogłabyś powiedzieć właśnie osobom, które podobnych rzeczy doświadczyły? Czy to jest prawda? Czy ten głos? Nie, to jest kłamstwo. Co mogłam powiedzieć? Przede wszystkim, żeby nie zostawały w tym same. Ja czułam tak jakoś instynktownie, no, że muszę walczyć o siebie, tak? Właściwie może być tak, że nikt o nich nie zawalczy. Ja miałam troszkę szczęście, miałam tam jakiegoś dziadka, który co jakiś czas mnie zabierał, gdzieś rozpieszczał. Miałam babcię, która się modliła. Natomiast są osoby, które nie mają nikogo, mają tylko siebie, więc na pewno bym przekonywała, żeby były silne, żeby zawierzyły też siebie, swoje życie Bogu, żeby zaufały, że On je z tego po prostu wyciągnie i żeby też szukały pomocy. Ja tą pomoc znalazłam w kościele, kiedy już byłam naprawdę na samym dnie. Usłyszałam gdzieś o jakimś księdzu. Właściwie słyszałam, że to taki wyjątkowy ksiądz, że można pójść do spowiedzi, że można się wygadać. I jakoś tak zaczęłam go szukać. No i tak poznałam księdza Artura. Właściwie naszego trochę, księdza Artura? Tak, trochę wcześniej zapomniałam, bo właściwie zapomniałam powiedzieć o tym, że księdza Artura poznałam po tym, jak już naprawdę z tej rozpaczy targnęłam się na swoje życie. Próbowałam 2 razy. Za pierwszym razem wiedziałam, że trzeba zażyć jakieś tabletki. Miałam lat 13, więc nie wiedziałam jakie. Zażyłam kilka takich
takich blaszek, tabletek. Potem się okazało na drugi dzień, no obudziłam się i okazało się, że to były tabletki mojej babci na żylaki. Więc byłam bardzo rozczarowana, bo napisałam list pożegnalny, a tu jakoś no, nie wyszło. Natomiast drugi raz już był bardzo tragiczny. Już po prostu nie mogłam wytrzymać. Ja po tym dzieciństwie szukałam rozpaczliwie po prostu miłości wszędzie. Mi się wydaje, że to jest chyba w każdym z nas, że instynktownie potrzebujemy tej miłości, rodziny, tak? Że to jest jakaś podstawa. Ja jej nie miałam, więc szukałam wszędzie. Chciałam mieć przyjaciół, chciałam akceptacji. No i miłości. Kiedy zostałam bardzo źle potraktowana, naprawdę strasznie źle. Nawiasem mówiąc, później się okazało, że ten chłopak po prostu był homoseksualistą. Natomiast ja w tym czasie tego nie wiedziałam. Uważałam, że ja na to zasłużyłam. Że znowu ktoś taki jak ja nie zasługuje na nic więcej. I podcięłam sobie żyły. Dzięki Bogu zrobiłam to tak bardzo nieumiejętnie, więc właściwie zobaczyłam trochę krwi, przestraszyłam się i od razu wezwałam pomoc. Ale wtedy sobie zdałam sprawę z tego, że zrobiłam sobie coś strasznego. No i znowu powróciłam do tego poszukiwania właśnie księdza, o którym słyszałam. Nie wiedziałam nawet, kogo szukam. Wiedziałam mniej więcej, w którym kościele, że tam to był stary Bartłomiej wtedy. I chodziłam tam na mszę i go szukałam, ponieważ nie wiedziałam, jak on wygląda. Okazało się, że byłam na trzech takich mszach i nawet nie wiedziałam, że tam był ksiądz Artur. W każdym razie w końcu dotarłam do niego do spowiedzi i ksiądz zaprosił mnie na wspólnotę. I ja właściwie tak no nie bardzo chciałam. Ja już miałam wtedy 25 lat, 24 jakoś tak. I powiedziałam, że jestem za stara na wspólnotę, że to w ogóle nie dla mnie, że to ja nie jestem taka oazowa. Ale ponieważ ksiądz mi bardzo pomógł, tak naprawdę uspokoił moje serce po tym wszystkim, co mu powiedziałam, to właściwie bardziej tak z takiego poczucia, że już dobrze, zrobię to dla niego, z wdzięczności poszłam. No i to takie moje właśnie ocalenie odnalazłam we wspólnocie. To powiedz może właśnie, powiedz jak to, jakie kroki były, czyli pierwsze to było oczywiście spotkanie. Poszukiwanie, pierwsze to było po prostu szukanie pomocy. Mhm. I wiedziałam, że mam jej szukać w kościele, to tak instynktownie czułam. Popytałam troszkę i właśnie no, znalazłam księdza. No i ksiądz Artur cię posłał i teraz co się wydarzyło, jakby jak Bóg cię wyprowadzał? Przede wszystkim pierwszego dnia, jak właśnie to już właściwie Pan Bóg od razu zaczął działać. Z pierwszego dnia, jak przyszłam na wspólnotę, bardzo mnie to zaskoczyło. Ja byłam taka spragniona miłości. Tam nikogo nie znałam, bardzo się wstydziłam. Usiadłam sobie w kącie i zauważyłam, że każdy, kto wchodził, podchodził do mnie i mnie przytulał. I dla mnie to było takie dziwne. No pierwsza osoba pomyślałam, może się pomyliła, że myśli, że mnie zna, ale tak podeszło chyba z 20 osób i poczułam się pierwszy raz w życiu po prostu zaakceptowana. Ja nie miałam już przy domku patologii, czy nie wiem, ktoś gorszy. I po prostu od razu mnie przyjęli do rodziny i koniec. Jesteś z nami. No i oczywiście nie znałam modlitwy, nie wiedziałam w ogóle, co mam mówić, co mam robić. Byłam taka bardzo zagubiona, ale wiedziałam, że tak czułam, że tu coś jest, że jest to coś, że chcę tutaj być. I pamiętam, że pierwszą modlitwę przesiedziałam. Natomiast jak usłyszałam, naprawdę zamknęłam oczy i usłyszałam, jak modlą się ludzie, jak śpiewają i poczułam coś niesamowitego. Naprawdę wiedziałam, że czuję to pierwszy raz w życiu. Poczułam takie bezpieczeństwo, takie naprawdę ukojenie. No, jakby wszystko mi mówiło, że jesteś w tym miejscu, w którym miałaś być. Wiedziałam już, że zostanę we wspólnocie od razu po pierwszym spotkaniu. I tak właściwie początki były takie, że chciałam tak się trochę przytulić do wspólnoty i odpocząć. I wiedziałam, że przychodzę, starałam się tam coś pomagać w czymś, udzielać. Natomiast już jakby z tego byłam szczęśliwa. Po jakimś czasie trafiłam znowu do księdza Artura na rozmowę, bo pamiętam to, że poszłam do niego z płaczem i powiedziałam, że co trzeba zrobić, żeby być zakonnicą. Bardzo mnie to zbulwersowało, że ksiądz się zaczął śmiać. Bardzo mnie to zdenerwowało, że nie potraktował mnie poważnie. I powiedział, a o co chodzi? No i powiedziałam mu, że no, w życiu mi nie wychodziło, że widzę, że Pan Bóg chce, żebym szła do zakonu. I ksiądz Artur powiedział, tak, a powiedz, czego ty pragniesz?
ja powiedziałam, ach, proszę księdza, ja to pragnę takiej gromadki dzieci i czekać z tymi dziećmi na męża w domu. I no i ksiądz powiedział, no to znaczy, że Pan Bóg nie chce, żebyś szła do zakonu. I rzeczywiście, no oświeciło mnie wtedy. Po raz pierwszy ktoś mi powiedział, że Bóg nie chce czegoś na siłę, tylko że chce tego, czego ja pragnę i że to Bóg mi te pragnienie daje do serca. I właściwie rok później poznałam mojego męża we wspólnocie. Znaczy jeszcze wtedy nie był mężem. Tak, tak. No mężem był dosyć szybko, szczerze mówiąc. Właściwie po roku się spotykaliśmy. I właściwie spełniło się marzenie, tak? Pragnienie rodziny. Spełniło się marzenie, poznałam męża, poznałam Artura, potem się pobraliśmy i nie zdawałam sobie sprawy, że ja nie jestem wciąż uzdrowiona wewnętrznie. Myślałam, że jest wszystko super, tak? Jestem we wspólnocie, mam męża, wszystko jest super. Natomiast co jakiś czas wychodziły ze mnie jakieś emocje, miałam kłopoty z żołądkiem, jakieś koszmary, jakieś... Coś się też w naszą relację takiego wkradało. I po prostu też mnie oświeciło, że tak naprawdę ja, jakby to powiedzieć, tak bardzo chciałam tej miłości, żeby mnie ktoś kochał, że pragnęłam tak wielkiej miłości, którą może mi dać tylko Bóg, ale ja o tym nie wiedziałam. Dla drugiego człowieka, który właśnie poślubia taką osobę, jest to bardzo trudne, bo on jest w pewnym momencie aż zmuszany do jeszcze większej miłości, jeszcze większego udowadniania. Nie jest w stanie tego zrobić. Choćby nie wiem, jak kochał, najbardziej na świecie, najwspanialszy człowiek, nie jest w stanie tak kochać jak Bóg. Ja ciągle tej miłości nie szukałam w Bogu, tylko właśnie w mężu, też w dzieciach, w domu, we wspólnocie. Ale nie wiedziałam, że tak naprawdę nie mam uzdrowionej sytuacji z Bogiem. Dlatego, że przez to, jaki był mój ojciec, ja miałam taki obraz Boga. Dla mnie w ogóle słowo Bóg ojciec czy tato, to po prostu nie, zaraz się wzdrygiwałam na te słowa. Nie znosiłam tych słów. Bardzo się tak aż, nie wiem, wierciłam, źle się czułam, nie chciałam słuchać. Nie wiedziałam, że chodziło o uzdrowienie wewnętrzne, że to jeszcze ciągle jest we mnie. No i usłyszałam o czymś takim jak... się nazywa terapia dla dorosłych dzieci alkoholików lub dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, którą prowadzi Jaś Pająk i jeszcze psycholog Bożenka. No to u nas w Gliwicach, ale to można w innych miejscach pewnie też to jest. I usłyszałam o czymś takim, zapisałam się na to. No i to jest świetna sprawa, bo to jest tak, że każda dziedzina życia, od właściwie urodzenia czy nawet przed, jest dokładnie omawiana. A później omadlana modlitwą wstawienniczą. Czyli jest praca z psychologiem, tak. I równolegle modlitwa wstawienicza. No i na tej modlitwie wstawienniczej zaczęło dopiero wychodzić ze mnie pewne rzeczy, o których nie miałam pojęcia. Zaczęło wychodzić ze mnie to, co nade mną jakoś dominowało, ciążyło. Na przykład to, że zawsze miałam potworne poczucie winy, które już rodzice we mnie jakoś tam wtłamsili. To, że mam zły obraz Boga, że tak naprawdę Boga się boję. Że przychodzę na wspólnotę, modlę się, ale to nie jest relacja, tylko to jakoś tak ze strachu bardziej. Więc tam dużo rzeczy odkryłam i właściwie zaczęła się zmieniać moja relacja z Bogiem. Zaczęłam Boga poznawać, zaczęłam bardziej czytać Słowo Boże. No i teraz jestem na etapie, że mogę powiedzieć, że moim ojcem jest Bóg. Że to jest mój tatuś. Że nie jestem patologią, tylko że mam Boży DNA. Że należy do najwspanialszej rodziny, bo to jest Boża rodzina. Wiem, że Bóg się o mnie troszczy, że dba nawet o takie drobne rzeczy. Kiedyś tam właśnie w dzieciństwie, w tym moim strasznym dzieciństwie, jednak chodziłam do kościoła, zapragnęłam tak z całego serca śpiewać. Tam była taka schola zawsze w kościele, stały takie dziewczynki w kółku i ja bardzo, naprawdę bardzo pragnęłam tam śpiewać z nimi. No niestety miałam wtedy bardzo kiepskie oceny. Ze względu na to, co przeżywałam. Właściwie nie miałam warunków do nauki żadnych. I prosiłam rodziców, że chciałabym śpiewać w tej scholi. Pamiętam, że moja mama powiedziała, będziesz mogła śpiewać, jeżeli będziesz miała same szóstki. Ja miałam wtedy większość jedynek, więc naprawdę wiedziałam, że nie mam szansy. No i gdzieś to minęło. Natomiast właśnie odkąd jestem we wspólnocie,
właśnie też o tym Bóg pomyślał. To jest takie niesamowite, że gdzieś się tam o to nie modliłam. Nie. Bóg, jakby, mam wrażenie, że pamiętał, mam wrażenie, już to jest prawda. On znał pragnienia tej małej dziewczynki i je po prostu spełnił teraz. I śpiewam też od 8 lat z przerwą w muzycznych w naszej wspólnocie. Daje mi to ogromnie dużo szczęścia, radości. I jakby mam te same emocje, które miałam wtedy, kiedy tego pragnęłam. Więc nawet o takie rzeczy Bóg dba. Z Arturem mamy trójkę dzieci, więc stworzyliśmy naprawdę zdrową, wspaniałą rodzinę. Widzę, jak moje dzieci rozwijają się przy Bogu, jak chodzą na wspólnotę, jak się modlą. Widzę, że mają zupełnie inne dzieciństwo, więc jakby w ten sposób też moje dzieciństwo jest naprawione, bo widzę szczęście moich dzieci. To jest piękne, że udało Ci się z Bogiem, ale to też jest Wasz wysiłek z Arturem, nie odtwarzać tych samych wzorców, prawda? Tak, tak. Właśnie to też chciałam powiedzieć. Też sporo się naczytałam na ten temat, że dziecko z patologii na pewno będzie takie samo, że będzie w ogóle pić, że nie wiem, skończy na ulicy, że w ogóle nie powinno mieć dzieci, bo na pewno będzie bić te dzieci i, nie wiem, maltretować. I ja się też przez to bardzo bałam, bo pragnęłam rodziny, ale z drugiej strony się bałam, że wyjdą jakieś, nie wiem, demony przeszłości ze mnie. Natomiast widzę, że to jest kompletna bzdura, bo naprawdę kiedy się jest przy Bogu, my też gdzieś tam dużo czytamy, dużo czerpiemy, rozmawiamy z dziećmi i widzę, że w ogóle nie ma tego w nas. I no to są po prostu kłamstwa, które są nam gdzieś tam wtłaczane. Ja na przykład... Gdyby zostawić te rzeczy swojemu biegowi, to pewnie by tak było, prawda? Natomiast kiedy stanęłaś z Bogiem, kiedy pracujecie nad tym, jesteście świadomi, to wszystko jest do pokonania. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim wiemy, że nie jesteśmy sami. No jest z nami Bóg, jest z nami też wspólnota. Także mamy tak wspaniałych przyjaciół, że mogę spokojnie powiedzieć, że są nam o wiele bliżsi niż nasza prawdziwa rodzina. To jest naprawdę coś niesamowitego. To jest zupełnie inna więź we wspólnocie, inne wartości. To jest tak silne i prawdziwe, że może być tak, że na, nie wiem, 300 osób nie wszyscy się bardzo lubimy, nie wszyscy mamy te same charaktery. Natomiast wiem, że kiedy coś mi się dzieje, osoba, która niekoniecznie mnie lubi, będzie się w nocy modlić za mnie. To jest naprawdę niesamowite, że właśnie jesteśmy tą jednością i mogę to też przekazać dzieciom. Super. To jest zachęta, ja bym powiedział, prawda? To jest zachęta, że można z Bogiem z takich trudnych sytuacji nawet wyjść zwycięsko. Za chwilę wrócimy, będziemy się modlili. Program Dotyk Boga. Michał Świderski i Maja dzisiaj z nami. I Maja jeszcze w przerwie tutaj powiedziałaś bardzo ważną rzecz, mianowicie, no, że kluczowe w tym uzdrowieniu wewnętrznym było jeszcze przebaczenie. Tak, zapomniałam to powiedzieć. Mhm. Dla mnie to przebaczenie to była bardzo trudna sprawa. Długo miałam do Boga takie trochę pretensje, no bo myślałam sobie, Panie Boże, no ale Ty widziałeś to wszystko, tak? Widziałeś, co mi zrobili, a chcesz, żebym ja przebaczyła. No jak? Co, w ogóle o co chodzi, tak? Że to jest niesprawiedliwe i nie rozumiałam, że tak naprawdę to wszystko mnie niszczyło, bo ja ciągle chciałam kary. Kary dla rodziców, kary, nie wiem, dla nauczycieli, dla wszystkich, którzy nie zrobili nic, a jeszcze bardziej szkodzili, dla wszystkich, którzy mnie zranili. Jakaś ćmala to. Przeszkadza nam w nagraniu. I w końcu zrozumiałam, nie wiem, czy to po którymś kazaniu, chyba właśnie też księdza Artura było, czy po nauczaniu, zrozumiałam, że kiedy ja przebaczę, to mnie to uzdrowi i że przebaczenie nie polega na tym, że ja teraz muszę z tatą i z mamą iść na kawę i w ogóle się z nimi przyjaźnić i w ogóle było, minęło. Ale podjęłam decyzję przebaczenia, przebaczyłam, to była taka modlitwa przebaczenia, przebaczyłam i ojcu, i mamie, i wszystkim, którzy mnie zranili. Natomiast w tej sytuacji wygląda to tak, że oni się nigdy nie przyznali do tego wszystkiego. Moja mama właściwie nie utrzymuje ze mną kontaktu w ogóle. Chociaż wiem, że mieszka w tym samym mieście i gdzieś tam parę razy, jak byłam z dziećmi, to minęłam ją w sklepie, ale udawała, że mnie nie zna. Mój ojciec się nigdy nie przyznał. Mówił, że to były tylko klapsy, jak dzieci są niegrzeczne, trzeba dać klapsa. No i jakby tyle, to jakby nie ma o czym rozmawiać.
ponieważ też chciałam chronić moje dzieci i moją rodzinę przed tym, to zdecydowałam, że nie będę miała kontaktu z rodzicami. Właściwie nie zaprosiłam ich też na ślub, bo się po prostu bałam. Nie wiedziałam, jak się zachowają, co zrobią. Natomiast naprawdę przebaczyłam, staram się za nich modlić i jakby to tyle, co ja mogę zrobić, ale wiem, że mnie to uwolniło. Pozostawiłam to za sobą i... Super. Tyle. Super. Kochani, jeżeli ktoś nas ogląda i jest w podobnej sytuacji, jak Maja mówi dzisiaj, to co możemy powiedzieć na pewno, to, że w Bożych ramionach jest bezpieczeństwo, jest pokój, jest uzdrowienie i Boga nie musisz się bać. Tak? Możemy to powiedzieć? Że, tak, jest miłość. Że to, co się strasznego dzieje, kiedy doświadczamy właśnie takiego skondensowanego zła, to jest obwinianie Boga o całe to zło. Tymczasem Bóg nie ma z tym nic wspólnego. I dlatego możesz dzisiaj w pełnym jakby poczuciu bezpieczeństwa przyjść do Jezusa, zaufać Mu, zaprosić Go do swojego życia, pozwolić Mu działać przez Jego Ducha, przez Jego aniołów, przez ludzi, których będzie posyłał do Ciebie, przez Kościół, przez wspólnotę właśnie, przez te wszystkie narzędzia, przez te kanały, przez które Bóg działa. Ale Bóg potrzebuje przyzwolenia. I dlatego, dlatego właśnie ta modlitwa oddania życia Jezusowi, ta modlitwa zaproszenia Go i wierzymy, że to jest skuteczna modlitwa. Możesz się modlić teraz ze mną. Panie Jezu, chcę wyrzec się dzisiaj tego kłamstwa. Chcę wyrzec się dzisiaj tego kłamstwa. Że Ty jesteś źródłem zła. Ty jesteś źródłem zła. I grzechu w moim życiu. Grzechu w moim życiu. Wyznaję, że Ty jesteś dobry. Wyznaję, że Ty jesteś dobry. Święty. Święty. Nie ma w Tobie żadnej ciemności. Ty jesteś dobrym pasterzem. Ty jesteś dobrym pasterzem. Ty swoje życie oddajesz za owce. Ty swoje życie oddajesz za owce. Ty jesteś miłosiernym Samarytaninem. Ty jesteś miłosiernym Samarytaninem. Ty podnosisz pobitych i opuszczonych. Ty podnosisz pobitych i opuszczonych. Dlatego dzisiaj. Tylko dzisiaj. Bez lęku. Bez lęku. Powierzam Ci moje życie. Powierzam Ci moje życie. Moje ciało. Moje ciało. Moją duszę. Moją duszę. I mojego ducha. Mojego ducha. Zaopiekuj się mną. Zaopiekuj się mną. Posyłaj swoich aniołów do mojego życia. Posyłaj swoich aniołów do mojego życia. Posyłaj swego ducha. Posyłaj swego ducha. Posyłaj swoich ludzi. Posyłaj swoich ludzi. Chcę, abyś działał w moim życiu. Chcę, abyś działał w moim życiu. Uznaję Cię moim Panem. Uznaję Cię moim Panem. I moim Zbawicielem. Moim Zbawicielem. Pomóż mi. Pomóż mi. Przebaczyć wszystkim, którzy mnie skrzywdzili. Przebaczyć wszystkim, którzy mnie skrzywdzili. Pomóż mi. Pomóż mi. Odrzucić wszelki grzech i zło. Odrzucić wszelki grzech i zło. Nie powtarzać zła, którego sam doświadczyłem. Nie powtarzać zła, którego sam doświadczyłem. Ale z Twoją pomocą. Z Twoją pomocą. Przełamać ten krąg zła. Przełamać ten krąg zła. I wyznaję. Wyznaję. Że z Twoją pomocą. Z Twoją pomocą. To się uda. To się uda. Amen. Amen. I też tak czuję, że dzisiaj może bardziej nie pomodlimy się o uzdrowienie fizyczne, bo to już nawet już dzisiaj Bóg pokazywał pewne rzeczy. Ta ćma mnie atakuje. Ale pomodlimy się o uzdrowienie emocji. Szczególnie kiedy mówiłaś właśnie te słowa, które były do Ciebie wypowiadane, to poczułem, że Bóg chce, żeby przełamać te słowa, te stwierdzenia w umysłach i w sercach widzów i słuchaczy. Żeby nazwać to, że to jest kłamstwo i że Bóg przełamuje i odwołuje te słowa. Panie Jezu, stajemy przed Tobą dzisiaj jako Twoje dzieci i wstawiamy się za Twoimi dziećmi. Jezu Chryste, kiedy stwarzałeś ten świat,
Ty mówiłeś, że wszystko, co stwarzałeś, jest dobre, a kiedy stworzyłeś człowieka, powiedziałeś, że wszystko stało się bardzo dobre. Jezu Chryste, ja chcę dzisiaj w Twoje imię chcę wypowiedzieć właśnie to słowo, że każdy, który nas ogląda, w Twoim zamiarze jest bardzo dobry. Nie tylko dobry, ale bardzo dobry. Jest bardzo utalentowany, jest bardzo obdarowany, jest bardzo na swoim miejscu. Ma się rozwijać, ma przejmować tę ziemię w posiadanie. Według Twojego słowa ma się rozmnażać i przejmować tę ziemię w posiadanie. Jezu Chryste, i w Twoje imię przełamuję wszelkie kłamstwo szatana wypowiedziane do jakiegokolwiek mojego brata czy siostry, że się nie nadaje, że jest właśnie patologią, że jest chory, że nic z niego nie będzie, że jest jakiekolwiek inne przekleństwo. W Twoim imię, Panie, przełamuję to słowo. Mocą Twojej krwi przełamuję te słowa. Przełamuję te słowa oskarżenia, przełamuję te słowa zniszczenia wartości, przełamuję te słowa potępienia. Przełamuję te słowa wgniatające w ziemię. W Twoim imię przełamuję i odwołuję te słowa. W mocy Twego Ducha odwołuję te słowa. Ja wiem i wierzę, Panie, że Ty potrafisz odwołać te słowa w umyśle, w sercu, w ciele, w relacjach, we wszystkich skutkach, które te słowa wywołały, Panie. I w Twoje imię, przez moc Twego Ducha wierzę, Panie, ja odwołuję te słowa. I wypowiadam, Panie, Twoje słowo. Że każdy z naszych słuchaczy i widzów w Twoich oczach jest bardzo dobry. Jest bardzo dobry, jest wartościowy, na tyle wartościowy, że Ty oddałeś swoje życie za każdego z nas. Że Ty przelałeś swoją krew za każdego z nas. Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste. I ja wierzę, Panie, że Ty tych najbardziej potrzebujących bierzesz dzisiaj, jak pasterz bierze zranione owce na ręce, Panie. I Ty uzdrawiasz, Panie, uzdrawiasz serce i emocje i wspomnienia, Panie. I tak jak miłosierny Samarytanin, który zalał, Panie, te zakrwawione rany winem i oliwą, które są symbolem Twojej krwi i Twojego Ducha. Jezu Chryste, w Twoim imię ja obmywam te rany na duszy, w emocjach, w sercu, Twoją świętą krwią i uwalniam słodycz i miłość Ducha Świętego do tych złamanych serc, do tych złamanych sumień, do tego złamanego patrzenia na siebie. Jezu Chryste, Jezu Chryste, i w Twoje imię też, i w Twoje imię, Panie. W Twoje imię proszę Cię, Jezu Chryste, o miejsca, w których bracia i siostry znajdą schronienie i opiekę, o wspólnoty, które się zaopiekują złamanymi. Ludźmi o złamanych sercach. Jezu Chryste, Jezu Chryste, ja wierzę, że to właśnie czynisz i po to jest też ten program. Tak jak ksiądz Adam o tym mówił, po to jest też ten program. Jezu Chryste, i Tobie już dzisiaj oddaję chwałę za to wielkie dzieło podnoszenia, uzdrawiania, obmywania naszych ran. Amen. 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 Wierzę, że to jest czas Twojego uzdrowienia. Przyjmij to. Może czekałeś na ten czas 10, 15, 20, 50 lat. Dzisiaj jest czas uzdrowienia Twojego serca, Twojej duszy. I Maja jest tu z nami po to, żeby zaświadczyć, że to jest możliwe. To jest możliwe i to jest dla Ciebie. Amen. Amen. Na dzisiaj to wszystko. Wzrastajcie, bądźcie uzdrowieni i zostańcie z Bogiem.